Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lepki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w God of War Ragnarok. W ostatnim odcinku pochodziliśmy trochę jeszcze po tym żelaznym lesie, jak i również poznaliśmy Jale, czyli naszego Jaka. Zakładam, że to jest Jak, może się mylę, który to pomaga nam tutaj przetransportować się trochę po różnych mniej lub bardziej wyboistych lokacjach. Where does this bridge go? Hold on. Whoa! You enjoyed that, didn't you? Maybe. Proszę bardzo, zobaczcie, zrobiliśmy koło. Pamiętacie, jak przyszedłem tutaj i widziałem ten pień? Tę kłodę w sumie, to zwalone drzewo. Czy mogę się dostać tutaj? Nie bardzo. Yeah. Let's drop off these roots in the bucket up on the left here. Then I've got one last thing to show you. Korzenie dla jeleni. Czyli ona się zajmuje jeszcze większą ilością naprawdę zwierząt w tym żelaznym lesie. You okay? Yeah, just... We should head back toward the water. This way. Is it alright if we stick around longer? Might wanna, you know, repair some stuff. Yes. Interesujące jest to, co ona powiedziała w kontekście... W kontekście tego, że już lepiej chodźmy stamtąd, czy coś. Ej, raczej niczego tutaj nie będę mógł naprawić ani zrobić, takie mam wrażenie. Wydaje mi się, że to było bardziej na zasadzie, jakbym tutaj nie przyszedł wcześniej, to mam możliwość jeszcze raz zajrzenia do tej szafy. Jeszcze wejdźmy na chwilę w ogóle w pancerz. Co tutaj mamy w pancerzu? Mamy ten ubiór jotunów, ewentualnie. Mamy pancerz braci. Szczerze mówiąc, zostałem przy pancerzu braci. Bo one dosłownie nic nam nie dają, w sensie żadnych bonusów, jeśli o to chodzi. A, właśnie, mamy ten dźwiękowy... Możemy sobie wybrać te trzy akcesoria. Dobrze, ja je ulepszyłem. Zapomniałem, że możemy aż trzy je wyekwipować. Szczerze mówiąc, zostanę chyba przy tym... Przy tym aktualnym naszym setupie nie będę tego nowego akcesorium wrzucał. A właśnie, skoro mamy tutaj teoretyczne przywołanie i tak dalej, to czy tutaj tak też będziemy mogli pedeki Atreusa na to wydać? Co jest ciekawe, mam wrażenie, że u Atreusa będzie dużo, dużo ciężej, przynajmniej póki co, zrobić całe to drzewko umiejętności. Co oznaczałoby, że prawdopodobnie Atreusem będziemy mieli jeszcze więcej gry w przyszłości. Przynajmniej tak zakładam. Może się mylę. Może po prostu jest aż taki brak balansu między nim a Kratosem. Okej, co jeszcze będziemy musieli zrobić? Zobaczmy. Are there any animals you can turn into? Not yet. But for you, that might be a god thing and not a giant thing. Oh. Thanks for rubbing it in, though. Sorry. Joking. Ona idzie sama? Nie idzie sama. Muszę ja ją prowadzić. Through the tunnel on the right, Yala. That's where we're headed. Co, jakbym poszedł w lewo? Oops, not that way, girl. Let's turn around. Okej. Zmusiła nas, żebyśmy nie poszli tędy. Podoba mi się to, bo to jest takie... A co jak pójdę w drugą stronę? Head in. Dola. I ona robi to It hides this place perfectly. Maybe that's why I couldn't sense any other giants when father and I visited. To jest bardzo interesujące. Czy mogę zejść? O, mogę co ciekawe zejść w dowolnym momencie też i na przykład podejść do skrzyni ją przeszukać. Fajnie. A szkoda, że w tych skrzyniach jest tylko srebro. Biedny szczur. Biedny mały szczurek. Dybki przyszedł i go po prostu... Rozwalił na kawałki strzał. A, chwila, właśnie, skoro już mówimy o strzałach, jako że się nauczyłem. Czy to są małże, a nie rosiczki? So, what's that soul in your knife? The what? There's a soul inside your knife. Did you not know that? No. Whose soul? You know? Maybe you should keep it where it is until you figure that out. How did... I don't just go around stealing people's souls.
To mi się podobało, takie, wierzę w twoim noży jest dusza, co? uwielbiam takie rzeczy. To jest absolutnie piękne. Ja bym Jala przejdzie tędy. Zobaczmy, co znajduje się jeszcze w tej okolicy. Po prostu mamy taki widok, mamy tam, widzę, jedną skrzynię. I tak jak mówiłem, to nie są jednak rosiczki, tylko małże. O, ona sobie tutaj robi, puszcza kaczki. Przy pomocy kamieni. Clears my mind. I try to see how many bounces I can get. You wanna try? To jest, co też jest ciekawe, dopiero kiedy... A little help? No, I think I got it. How about... one. Oh, you're laughing at me now. I'm not laughing at you. I'm you're not? Laughing at the situation. Uh-huh. Okay, well, yeah. I might need a little help. You'll get it. Throw it flatter. It's all about timing. When you release the rock. All right. Jest ciekawe to... Znowu jest ta... Znowu był ten... Weszła haptyka i znowu ciężej było nacisnąć ten trigger. Liczę, że w tej haptyki będzie tutaj troszkę więcej. Póki co, no, bardziej zarysiona okazjonalnie. Trochę, mam wrażenie, że nie wykorzystują tej technologii, która tutaj weszła. Ona jest bardziej taką ciekawostką niż rzeczywiście rzeczą użyteczną do tego, żeby, powiedzmy, polepszyć odczucia z grania w tę grę, żeby nam tutaj coś jeszcze dorzucić. Jeśli właśnie chodzi o tę trudność, nie wiem, podejmowania wyborów, trudność rzucania czy cokolwiek. Wracając, co jeszcze miałem w głowie? Chciałem powiedzieć, że zauważyłem dopiero, że jeśli naładujemy strzały, to na 100% polecą do przodu, a jeśli ich nie naładujemy, to one lecą łukiem. W sensie, mówię tutaj o normalnych strzałach, nie o tych strzałach dźwiękowych. Dobra, spróbujmy w takim razie. Zgodnie z tym, co ona nam powiedziała. Ale w ogóle, jako wilk mam wrażenie, że naprawdę niesamowite. Niesamowite. Fuck. Obrażenia. Fuck. Ten nas od boku zaatakował. O proszę, czy to jest ten mroźny? Czy mi się wydaje? Nie. Tak mi się wydawało. On chyba był tylko po prostu oblepiony farbą. A chciałbym się przede wszystkim pozbyć właśnie tych strzających z góry. To jest jeszcze jeden. Przynajmniej. Dobra. Ten załatwiony. To został nam... Nie, nie został nam ten jeden. Już tylko tego jeszcze mamy. Jednego z tych panów tam u góry. Załatwmy go. Pięknie. Teraz zajmijmy się tym panem. Ale to już jest koniec. Dobra. Kończymy go. Nie poszło mi ultra najlepiej. My last throw. Oh, it counts. A trogger came out of the water. Excuses. We can always try again later. Throw him without me, huh? I gotta get better somehow. Ciekaw, co to może sprawić, jeśli będę tutaj próbował dalej rzucać. Chciałem powiedzieć, że... Ciekawe, czy to jest jakieś... ciągnięcie za takie... za ten rzut. Prawidłowy. Okej, teraz? O, proszę, mamy to. Za wcześnie. Too early. Nice one. A, za późno. You gotta release it early. Jestem ciekaw, mówię, czy jest to jakieś osiągnięcie w takim razie. Nice one. Almost there. Wow, did you see that? O proszę, no to mnie zaskoczyło. Okej, tego się nie spodziewałem. Muszę przyznać, że nie, totalnie byłem, jakby nie oczekiwałem, że będę musiał trafić właśnie w tego małża. Ej, to było świetne. Where are we going now?
Serio? I have something for you. A gift, I guess? Should I be scared? No. I don't have anything for you. Trochę smutne jest to. A, w ogóle zobacz, to się odnowiło. W sensie ta małża się odnowiła. Musielibyśmy ją na nowo otworzyć. No ale okej. Okay. Ona się zakładam, że odnawia tak samo jak wszystkie inne rzeczy, które są na rzece. Ale to było spoko. Czyli możemy teraz jakby odkryć też małże przy pomocy kamieni. No i na pewno interesującą rzeczą. Ale przede wszystkim skrzynia, no właśnie, bo skrzynie są wyjątkowe. Obrobiony kamień runiczny, obrobiony materiał, minerał z iskry światła, gdzie chaos i porządek. Coś tam. Nie zdążyłem doczytać niestety. Dobra, chodźmy dalej. Can I ask you something? Of course. Are we the only giants left? Sort of. It's complicated. I want to know. It'll be much easier to just show you. What about my prophecy then? If it is true, what do you think I should do? Doesn't matter. There's no changing where you end up. You can try whatever you want to avoid it, but it'll happen anyway. You're telling me nobody has ever changed their fate? Ever? I mean, sure, maybe some details change, but the endpoint remains the same. It's better to walk your path than to struggle against it. Nie zgodzę się. Uważam, że dobrze jest czasami opierać się, jeśli nasza sytuacja jest zła, czy to, co może się wydarzyć, będzie złe. Uważam, że to jest całkowicie naturalne dla nas, jako dla ludzi, aby opierać się po prostu niektórym rzeczom. Aby próbować doprowadzić do czegoś zupełnie innego. To jest to, co mówiłem chociażby w poprzednim odcinku, tak? Jako ludzie po prostu nie lubimy mieć czegoś narzuconego. Lubimy mieć tę wolną wolę, mieć wolność wyboru. What's that? A lift. We'll have to leave Yala for a bit. Trzeba mi decydować. We're heading upward. Zostanie się dalej. Okej, czyli zakładam, że Yala będzie nas wciągała tam na górę. Farah! Tak jest. This gift doesn't seem like something you're excited about. It just means we're coming up to the end. What does that mean? You'll understand once we get there. Ciekawa informacja była taka, że ona nie do końca była w stanie powiedzieć, czy jesteśmy, czy oni są ostatnimi gigantami, czy nie. No właśnie, zbliżamy się do końca. Do końca snu. Now, time to hold up my end of the prophecy. Follow me. Zaraz się pewnie przekonamy. Czekaj, może ona umrze. W związku z tą przepowiednią. Nie mam pojęcia, tak jak mówię. Nie sprawdziłem sobie, moi drodzy, tego nadal. Bo na razie chciałem mieć ten element zaskoczenia. O czym chyba wspominałem już poprzednio. Okej, załatwione. Podoba mi się to, że ona tak rzuca tą farbą po prostu. Ona się bawi w paintball. Na dobrą sprawę. O nie, pierwotny paintball. Patrzcie, głupie żarty. Okej, tam jest jeszcze jakieś przejście. Widząc ten kryształ zdrowia oznacza to, przynajmniej tak zakładam, że będziemy mieli jakąś walkę. A proszę, nawet ją mamy teraz. Wiem, że dopiero on odejdzie. O fuck, ten mnie zaskoczył tutaj trochę. Ale dobra, zróbmy po prostu to, co umiemy najlepiej, czyli zmienimy się w wilka i rozerwimy ich po prostu na strzępy. A proszę, te zmory też możemy zagryzać z tego, co widzę. Okej, to chyba prawie wszystko. Już? Chyba już. Dużo HP, ale nie jest mi ono aż tak potrzebne.
Z drugiej strony wykorzystałem ten cały mój szał, więc... Tobie, może to nie był najlepszy pomysł, może... przyda mi się on dopiero teraz. This way. We're coming up on the Valley of the Fallen. Valley of the Fallen. What happened to them? They were tired of living in fear of Asgard, so they hid. Left a pile of corpses to confuse Odin, should he ever find a way into Jotunheim. Where did they hide? You'll see. A, czyli żelazny las, jak dobrze rozumiem, jest w Jotunheim. Okej, to ma troszkę więcej sensu. Roziskrzone pola, dolina poległych. Czy to wszystko jest w Jotunheim? Okej. Myślę, że żelazny las to jest zupełnie osobna lokacja i w sumie nie pomyślałem o tym, gdzie on może się znajdować. Z drugiej strony ona jest gigantką, tak? Więc... I got it. Więc może powinien był się domyślić, tak? Oh, more marbles. Wait, you've seen these before? Not these, but... I found a few in Midgard. Where? Inside your mother's murals. Oh, but that's... There are more out there. What are they? Just look. Theati. Żeby to były imiona? Brother? Hey, careful. Ara. Giants. These belong to the giants? These are the giants. They had a choice. They could stay in Jotunheim, waiting for Odin to find a way in to slaughter them. Or they could hide. My father helped whisper their souls into these. And before he died, he passed them on to me. Within these, they found peace. Nie wiem, czy widzicie te drobne promienie, które szły w okolicach tej nici duszy. Wyglądały dokładnie tak jak to, co wyszło z Fenrira. Czy to może była właśnie dusza? What my mother saw. You're supposed to know what to do with them when the time comes. And when's that? I don't know. Is that back? This is a lot of responsibility. It is. And it's all yours. Hey, you okay? Yeah. Yeah, no, I'm done, I guess. Now that I've given you those, my part in all this is over. You could always come with me. We could fight Odin together. If I was supposed to fight alongside you, I wouldn't disappear from your damn mural halfway through. I understand. Gdzie ty sto? Ona... We shouldn't break up the set. Don't you think? Ona tak wierzy w te przepowiednie, że sama się ogranicza w tym momencie, żeby nie pójść z Atreusem. I dlatego wydaje mi się, że ona nie zmieni swojej. Tallest peak in the realms.
The only other time I was in Jotunheim. I was there with my father. You know the Giant's Fingers? I spread my mom's ashes there. Feels like ages ago. Hey, just because of some dumb mural, your story doesn't have to be over. I know. I mean, I have plans. It's just... it's over as far as the Giants are concerned. So what's that make me? A friend? Coś, co jeszcze chciałem powiedzieć, to to, że przecież jedną z tych kul ma również Kratos, ponieważ zabrał ją od... Znaczy, Atreus mu sam ją dał na dobrą sprawę. Feel what? Help me with this. We should get back to Yala. Something feels off. Patrzcie, tutaj w ogóle można będzie wejść w jakiś inny sposób też, z tego co widzę. Ale może jeszcze nie teraz. Yala? Angerboda, could you help? Is she okay? Oh. Loki, what's happening? No cóż, zostaliśmy chyba sami. It's okay, I can handle it. Go check on Yala. I'll come around. No proszę, mamy wilkołaki, które też już wcześniej były. W poprzedniej grze akurat nie były aż tak bardzo problematyczne. A przynajmniej już wiem teraz, dlaczego tutaj mamy tyle HP rozrzuconego i dlaczego go tyle było. Dobrze, że nie zebrałem wszystkiego, bo to by się potem mogło źle skończyć dla mnie. Jakbym tak olał. Dobra. Damy sobie z nim raczej radę. Jak jest sam, to nie jest aż takim problemem, ale miałem, pamiętam, w poprzedniej grze problemy z wilkołakami na 7 poziomie, kiedy ja byłem tam gdzieś na 5. Pamiętam, że mnie rozwaliły totalnie. Ja widzę, że niego te dźwiękowe strzały nie działają aż tak, jakbym chciał. Fuck. O, właśnie. To niestety jest... to niestety jest atak, którego nie lubię, bo ciężko mi się go unika. Okej, on się teraz rzuci. A, i znowu mnie trafił. Z jednej strony chce się zmienić, z drugiej nie do końca. Bo chciałem go pokonać po prostu sam, jakby przy pomocy łuku tylko i wyłącznie. Zobaczymy, czy nam się to uda. O proszę, można go zwabić tym na ścianę, tym atakiem potężnym, którego teoretycznie możemy uniknąć. I udało się, okej, pokonaliśmy go bez... bez użycia... Up here. Y'all okay? Yeah, she was fine. Sorry about that. A proszę, czyli w ten sposób można było się tutaj dostać. Chciałem powiedzieć, że... These marbles, they're all that remains of the Giants? Not all of them. Some are just... missing. But... where could they be? Nowhere in the Nine Realms, as far as anyone can tell. Bo mi się słyszałem gdzieś tutaj kruka Odyna. To by było w sumie ciekawe, jak był w Jotunheim. Jeden z kruków Odyna, prawda? Chciałem tylko powiedzieć, że udało nam się go pokonać bez konieczności użycia naszego wilka. To nie było najłatwiejsze, ale się udało. Widzicie, czasami sobie sam lubię postawić pewne wyzwanie. No i znaleźliśmy kolejny kawałek tego drzewa. Gdyby nie to, że stworzyłem nowy łuk, mógłbym sobie już tam przedni ulepszyć. Pójście w tamtą stronę by nas zaprowadziło tak, w to miejsce z powrotem. Dobra, to idziemy dalej do Yali z powrotem, znaczy z powrotem, na nowo do Yali. Chyba tam nic już takiego na nas nie czeka. Nie wydaje mi się przynajmniej, żeby tam coś jeszcze było ukryte, przynajmniej póki co. Zobaczymy później. That's where we're headed. We should... something on your mind? Nobody believed this place was real. Gonna be so surprised. Loki, you can't tell anyone about Ironwood, not even your father. The biggest thing keeping this place safe is that Odin's not looking for it.
My wards can keep the wildlife at bay, but if Asgard ever came looking... I get it. I'm sorry. I won't tell anyone. Myślę, że więcej osób wie o Żelaznym Lesie i to, że oni tak mówią każdemu, że nie wierzą, że on istnieje, wynika właśnie z faktu, że może chcą go również chronić. A to jest tylko i wyłącznie moja teoria. O, zobaczcie, duży fenek. To dosłownie duży fenek. W ogóle znalazłem trzy owoce już. So, is Irpa, like, the pack leader? No, that'd be Note. She's one of the elders. Watch the sinkhole coming up. Lots of creatures in it. Used to get a lot of supplies for paint down there. Yeah? We should run them out. Your paint supplies are important. If that's what you want to do. Sure. Why not? Lina. Że on bardzo jednak chce spędzać czas z Nogbodą. Ja mu się to spodobało. Mam przynajmniej takie wrażenie. Perfect. Hey. Hey, Killed a flower? Oh, It's a gift. Thanks, but You keep it. Anyway, we're looking for wretch nests. Ona mu się zdecydowanie spodobała. Ale no cóż. Najwyraźniej nie lubi niszczenia przyrody. Ja na przykład, w sensie, może nie tyle podzielam jej opinię, co ja strasznie nie lubię dawać kwiatów. Nie znoszę kwiatów jako prezentu. Jest dla mnie strasznie irytujące, bo one są tak nietrwałe jako prezent. It's so dark down here. Let me fix that. No proszę. Czyli teraz... A nest of them. They're everywhere down here. Czyli teraz to będzie działało w drugą stronę, w sensie... W poprzedniej grze... If we can light my torches, we'll be able to see, clear them out, and grab what I need from them. Let's do it. You leave. Czy ja to dobrze widzę? The torches. Wydaje mi się, że tam będzie coś do zniszczenia przy pomocy. Chyba nawet się nie mylę. Tam będzie można coś zniszczyć przy pomocy tych naszych strzał dźwiękowych. Chciałem powiedzieć, że w poprzedniej grze... to właśnie przy pomocy Atreusa i jednej z jego strzał odpaliliśmy pochodnie. Natomiast teraz mamy też pomoc Angbody, która też jest naszą towarzyszką. Ale muszę przyznać, że jest tutaj... niemiłosiernie ciemno. W sensie, ja wiem, że taki jest zamysł i w ogóle. Ale... O, dobra, mamy to ją. W końcu. Tutaj jeszcze coś jest. Właśnie staram się tak wejść w każdy zakątek, bo liczę na to, że... Że uda nam się... Dzięki temu, no... Podejdą czy nie podejdą? Jesteś. Proszę. Uda nam się może właśnie zwiedzić to miejsce również. Ja też nie mam już aż tak dużo czasu, więc staram się... Przede wszystkim zutylizować go póki co na... Eksplorację. Z drugiej strony właśnie... O, proszę, to mnie zaskoczyło. Z drugiej strony... Właśnie to, że... Używamy tych pochodni... Może nam pokazać, gdzie już byliśmy, a gdzie jeszcze nas nie było. I z drugiej strony właśnie oświetlić nam na przykład miejsca, które... Do tej pory były dla nas totalnie ciemne. Pokazując jakieś szczegóły miejsca, w które możemy się wspiąć, czy cokolwiek. O, tu jest kolejna, widzicie? Tu mamy skrzynię. Tak jest, proszę bardzo. Kolejna znajdźka. Tam zaraz wrócimy, bo tam jest właśnie...
To coś co... O, proszę. A, okej, to była po prostu skrzynia pełna. A nie! Myślałem, że nic z tej skrzyni nie będzie. Zakładam, że jak je zabijemy, to dopiero się pojawią rzeczy. Albo i nie. Okej. To była ciekawa skrzynia, skrzynia pułapka. W poprzedniej grze się też zdarzyło ich parę. Zdarzyło ich się parę, gdzie był... Parę? Chyba ze dwie może? Gdzie właśnie były... Były draugry zamiast... Gdzie to jest? A, tutaj. O, skubaniec się do mnie podkradł. Skąd przychodzą? Czekajcie, bo łapię derpa. Skąd przychodzą? Chyba nie stąd, prawda? Bo tutaj nie ma gniazda. Nie, nie wydaje mi się. Nie, to jest na pewno puste. Tak, gdzieś musi być gniazdo, w takim razie tam. Otwórzmy to może. O! One przychodzą z góry w ogóle. Kurde. Dobra, jest za dużo. Chwila, gdzie jest to gniazdo? Jest tutaj? A, może one tam z góry, z tamtego... Znaczy nie nasyp, to nie będzie nasyp. Z tamtej skarpy schodzą. Tak by przynajmniej chodziło. Teraz zaraz się nimi zajmiemy. Właśnie, pewnie będzie można się tam dostać w ten sposób, no. Pozbądźmy się tego od razu. Żeby nie było takim problemem. A gdzie jest w ogóle... Gdzie jest Angboda? Szczerząc, nie mam pojęcia. Tam coś w ogóle widzę. Do zrzucenia, dobra, to jest zrzucone. Tutaj była ta skarpa, okej. Okay. Pójdźmy w takim razie jeszcze szybko po... Czy nie? Ja wiem, że już powinniśmy kończyć, ale chcę tylko jakby zamknąć to, co zacząłem tutaj. What if you came with me? Where? Midgard? The other realms? Anywhere. I don't think that's a great idea. My animals need me, but it's sweet of you to offer. Dobra, moi drodzy, ale wydaje mi się, że to będzie dobre miejsce, w którym warto będzie skończyć. Przed sobą mamy już tylko kolejny fragment ciemnej jaskini. Zobaczymy, co tam się znajduje, ale to dopiero w kolejnym odcinku. Więc dziękujemy bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Stawcie suba, dajcie lajka, fajnie Discorda, albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka jest do rozwoju kanału. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku, a tymczasem do zobaczenia, do następnego i na razie.